Anita Lesiak, witam Państwa w kolejnym odcinku Spiżarni Pasji. Mój dzisiejszy gość przynosi do spiżarni bardzo wiosenną pasję – muzykę. Badania dowodzą, że już od 6 miesiąca życia płód ludzki jest zdolny do przetwarzania dźwięku. Podstawowym dźwiękiem, który dociera do płodu, jest rytm bicia serca matki. Dzisiaj o istocie muzyki, o jej potrzebie i o tym, że to właśnie dzięki muzyce można wspomagać rozwój dziecka i nie tylko, porozmawiamy z pasjonatką muzyki i dzieci, nauczycielką przedmiotów teoretycznych, rytmiki oraz chóru w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej, pomysłodawczynią, założycielką i prezesem Fundacji Muzykujmy, panią Agatą Miką. Pani Agato, jest mi niezmiernie miło, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego nietypowego studia spiżarni w Zborowicach. Proszę powiedzieć pierwsze wrażenie. Dzień dobry Pani Anito, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie do tego pięknego miejsca, w jakim się znajdujemy, a mianowicie w spiżarni zborowickiej. Jest Pani pierwszy raz tutaj w spiżarni? Nie, nie jestem pierwszy raz, bywam tutaj często, ponieważ jest to według mnie najładniejsza restauracja w okolicy. Także tutaj naprawdę jest bardzo przyjemny klimat, pyszne jedzenie i często tutaj z córeczką przyjeżdżamy na lemoniadę oraz inne pyszności. Także nie jestem pierwszy raz i bardzo dobrze się tutaj czuję w tych klimatach. Mam nadzieję, Pani Agato, że ten klimat, o którym Pani mówi, pomoże też nam podczas dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję. Pani Agato, muzyki doświadczamy na różne sposoby. Każdy zupełnie inaczej ją określa, interpretuje. Filozoficznie muzyka jest prawdopodobnie najbardziej zagadkowa ze wszystkich dziedzin sztuki. Ja jestem bardzo ciekawa, czym dla Pani jest muzyka, bo zapewne jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Powiedziała Pani, że najbardziej zagadkową. Dla mnie muzyka jest taką największą siłą poruszającą, regulującą i dostarczającą piękna i dobra przede wszystkim. To jest taka sztuka, która w sposób najpiękniejszy daje nam najwartościowsze przeżycia, tak? Jest to jakaś niematerialna wartość, która jest niezmierzalna, jest po prostu cudowną wartością, jaką świat nam mógł dać, tak? No, tak jak wspomniałam, jest to jakaś siła poruszająca i muzyka towarzyszy nam od zarania dziejów, tak? Od początku, wiadomo, na początku było słowo, ale mówi się, że muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa, tak? Muzyka towarzyszyła człowiekowi od samego początku, to muzyka nas pobudza, porusza, daje nam możliwość wyrażania smutku, radości. Śpiewamy, kiedy nam jest wesoło, śpiewamy, kiedy nam jest smutno na pogrzebach, śpiewamy, kiedy idziemy na wojnę i musimy gdzieś tam jakieś użyć metody, żeby do walki, prawda, kogoś tutaj zachęcić. Także muzyka towarzyszy człowiekowi i zawsze będzie towarzyszyć w każdym aspekcie jego życia, w każdej chwili, od narodzin po prostu po śmierć. I myślę, że każdy z nas jest tego świadomy. Śmiem twierdzić, że muzyka w Pani przypadku jest też takim motorem napędowym do działania, do tworzenia, do nowych pomysłów. I dokładnie. Tak zrodziła się Fundacja Muzykujmy, bo już w samej tej nazwie jest tak jakby apel do muzykowania. Pan jest prezesem i założycielem tej fundacji. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło, ta historia, ta przygoda z tą fundacją? Fundacja to już jakby jest efekt jakby taki końcowy całej mojej drogi muzycznej od dzieciństwa, tak? Bo to, że muzyka jest, prawda, gdzieś tam jakimś skarbem, wiemy o tym, że to istnieje, natomiast nie każdy ten skarb w życiu otrzymuje, tak? Ja ten skarb otrzymałam w postaci edukacji, początkowo przez mojego tatę, który mnie zaczął uczyć muzyki, sam też jest jakimś tam muzykantem, amatorem. No i potem gdzieś tam stopniowo poprzez wszystkich nauczycieli muzyki, których spotkałam w swoim życiu, a były to naprawdę wartościowe osoby. Więc ja ten dar
otrzymałam w postaci edukacji muzycznej. I jest to jakiś swoisty diament, który gdzieś tam szlifowałam przez całe życie, ucząc się w szkołach muzycznych, najpierw w pierwszym stopniu, potem w drugim stopniu, no a potem na studiach muzycznych i w wielu doskonalających kursach. Natomiast no ten skarb, ten diament, oprócz tego, że się go otrzymało i się nim cieszy i po prostu zachwyca, no nie sposób jest nie pokazać tego innym. Nie przekazywać. Tak? I nie przekazywać, i nie nawoływać, słuchajcie, no mam piękny diament, zobaczcie, jak on pięknie błyszczy, tak? Więc gdzieś po tej całej mojej edukacji i fascynacji muzyką zaczęłam swoją pracę zawodową. Po studiach bardzo prężnie uczyłam muzyki we wszystkich grupach wiekowych, od wieku niemowlęcego poprzez wiek przedszkolny, młodzież szkolną, gimnazjalną oraz dorosłych również uczyłam, takich dorosłych po prostu, którzy zapragnęli uczyć się muzyki od początku, więc miałam nawet uczniów dorosłych, 50-letnich, którzy chcieli tą swoją pasję również gdzieś tam spełnić. Czyli Fundacja Muzykujmy jest tak jakby alternatywą dla edukacji muzycznej, której brakuje? Dokładnie tak. Po tych moich doświadczeniach, które zebrałam poprzez tam 4-5 lat mojej pracy intensywnej z każdą grupą wiekową i różnymi metodami, a przede wszystkim zaczęłam od metody Yamahy. Metoda Yamahy, dokładnie, proszę bardzo. To był mój początek. Cóż to za metoda? Metoda Yamahy powstała w Japonii, natomiast w Polsce cieszy się też wielką popularnością od ponad 20 lat. Są szkoły muzyczne Yamaha w wielu większych miastach. No i tam właśnie zobaczyłam, że można uczyć muzyki od 4 miesiąca życia. Właśnie, niech Pani powie, tam. Bo mówi Pani, że uczyła Pani różne grupy tak, wiekowe. Ponieważ Yamaha jest szkołą muzyczną, która prowadzi naukę muzyki w programach różnych dla dzieci najmłodszych, średnich oraz dla dorosłych, tak? Mhm. Więc ja wszystkie te programy przeszłam, jeździłam na szkolenia, ponieważ Yamaha gdzieś tam organizuje dla swoich nauczycieli specjalistyczne szkolenia, więc wszystkie gdzieś tam te etapy przeszłam. Prowadziłam zajęcia, więc miałam wielką praktykę, natomiast w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że Yamaha nie jest to polska metoda. I to się da odczuć w repertuarze, w piosenkach, które Yamaha stworzyła, ponieważ oni stworzyli swoje książki, swoje podręczniki, swój program. Natomiast na nasz polski grunt okazało się, że to nie do końca w Polsce ma rację bytu. Stwierdziłam, że przecież my mamy swoje własne śpiewanki, piosenki, melodie ludowe, folklor dziecięcy, który trzeba wykorzystać, tak? A gdzieś tam jakieś niemieckie, czy jakieś tam dziwny folklor niekoniecznie sprawiał mi przyjemność w prowadzeniu tych zajęć, więc zaczęłam poszukiwać czegoś innego. No i tym sposobem trafiłam na teorię uczenia się muzyki profesora Eliasza Edwina Gordona. Tak. Ja słyszałam, że Pani tą teorią zaraziła również grono pedagogiczne w szkole muzycznej w Bobowej. W Bobowej powolutku, natomiast tą teorią zaraziłam nauczycieli Fundacji Muzykujmy, dlatego że tam jest przestrzeń na tą teorię. W szkolnictwie muzycznym państwowym mamy jednak ściśle określony program, ramy, które musimy realizować, tak? I tam jakby już nie ma tyle miejsca na swobodę, jaką daje nam właśnie Gordon. A proszę powiedzieć, co właśnie daje nam ta teoria Gordona? O czym ona mówi? W wielkim skrócie Gordon przeprowadzał badania przez ponad 20 lat i z tych badań wynikło, że dzieci najlepiej uczą się muzyki w wieku od poczęcia do 9 roku życia. Najszybciej? Najszybciej, najlepiej i najpełniej. Przeprowadzał badania ze swoimi studentami, na podstawie których
wynikło właśnie, że najbardziej intensywny okres na poznawanie muzyki to jest właśnie okres niemowlęctwa. I to jest udowodnione. I właśnie teoria Gordona mówi o tym, że umuzykalnianie powinno następować na samym początku, już nawet w okresie prenatalnym, kiedy to słuch właśnie wykształca się już, sam słuch, dziecko słyszy w 16 tygodniu życia, natomiast w 25 tygodniu życia już zapamiętuje. Więc jeśli matka, będąc w ciąży, śpiewa dziecku, ono zapamiętuje już wtedy pewne struktury muzyczne, które potem, jak się urodzi to dziecko, kiedy ono usłyszy te pewne śpiewanki, struktury, je rozpoznaje. Czyli to jest tak jakby pewnego rodzaju umuzykalnianie już od samego oczywiście, poczęcia, tak, kołysanki, śpiewanie, nucenie. Dokładnie. A tak. Słuchanie muzyki? Oczywiście, słuchanie muzyki jest na początku. Tak? Ponieważ najpierw musimy słuchać słownictwa muzycznego, musimy słuchać melodii, tonalności, rytmów, po to, żeby potem umieć je wypowiadać. To tak jak z nauką języka. Najpierw musimy się osłuchać z językiem obcym, tak? Dopiero potem próbujemy powtarzać pewne słowa. Ale najpierw musimy słuchać, dopiero potem możemy je odtworzyć. Dlatego to słuchanie na początku jest najbardziej istotne, bo dzieci chłoną te nasze piosenki, które śpiewamy dzieciom podczas zajęć umuzykalniających. One naprawdę z wielkim otwartym umysłem wysłuchują tych piosenek i potem zaczyna się następny etap imitacji, czyli powtarzania pewnych prostych motywów rytmicznych czy też muzycznych. Czyli to jest w ogóle cała dziedzina tej teorii, w jaki sposób to się wszystko po kolei dokonuje. Czyli ten proces, o którym pani mówi, można porównać do procesu uczenia się mowy tak naprawdę. Dokładnie. Procesu, Gordon porównuje naukę muzyki do nauki języka. To jest po prostu... Rozumiem. I ta sama I proszę dziedzina. Powiedzieć, czy właśnie stąd pomysł na to, aby niemowlęta i dzieci uczyć muzyki? Dokładnie tak. No to jest... jestem święcie przekonana, że każde dziecko, przychodząc na świat, rodzi się z potencjałem muzycznym. I to od nas dorosłych zależy, czy my temu dziecku umożliwimy rozwinięcie tych muzycznych zdolności, które, uważam, każde dziecko ma na starcie. Czyli można powiedzieć, że teraz pani obala tak. Taką tezę, że to nie jest tak, że dziecko rodzi się z talentem do muzyki, ma dar do śpiewania, do gry na instrumencie, tylko po prostu to już, to się nie, powinno to wykształcać mit. I uczyć. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że dziecko ma talent muzyczny albo go nie ma. To nie jest tak. I wiem o tym, ponieważ przekonałam się na własnej skórze, że niejednokrotnie dzieci, które wydawałoby się, że świetnie słyszą, mają wspaniały słuch muzyczny, średnio sobie radzą w szkole muzycznej, a w końcu z niej rezygnują i nie zostają muzykami. Natomiast często, gęsto okazywało się, że dzieci, które średnio słyszały, wręcz czasami nie słyszały, muzycznie oczywiście, mówimy o słuchu muzycznym, tak? Nie potrafiły zaśpiewać piosenki czysto, intonacyjnie. Po kilku latach edukacji muzycznej, po przebywaniu w tym środowisku muzycznym, naprawdę zostawały świetnie słyszącymi muzykalnymi dziećmi. Więc to od nas zależy, czy my dziecku damy możliwość rozwijania się w środowisku muzycznym i tym samym nabywania tego talentu. Bo to najłatwiej jest powiedzieć, a ty masz talent, a ty nie masz talentu, więc ty się nadajesz, a ty się nie nadajesz. Ale naprawdę na własnej skórze doświadczyłam, że nie wystarczy sam talent, ale trzeba całego procesu edukacji muzycznej, żeby to dziecko się wykształciło muzyczne. I najważniejszy okres to jest okres od 0 do 6 roku życia, to jest okres przedszkolny. A nie ma pani takiego wrażenia, że tutaj my Polacy żyjemy w takim przeświadczeniu, że nie, że jest zupełnie inaczej? I
I no nie obrażając Polsce, ale za granicami ta metoda, o której pani mówi, to nauczanie już działa, trwa od jakiegoś czasu. Jest bardzo prężne w Ameryce, zresztą Gordon, prawda, pochodzi z Ameryki na Zachodzie umuzykalniają dzieci od poczęcia, w Ameryce, w Polsce dopiero gdzieś tam ta metoda od kilkunastu lat raczkuje i trzeba, uważam, ludzi uświadamiać i mówić o tym. Drodzy Państwo, naprawdę muzyki można się nauczyć, bo aby być dobrym muzykiem nie wystarczy mieć talent, i tak zwany słuch w genach, jak to niektórzy mówią, bo on ma w genach, prawda, słuch muzyczny, bo jego dziadek śpiewał, no to on też ma te geny muzyczne. Mm-hmm. Ale to nie do końca jest tak, dlatego że moja córka również, gdybym ja jej nie zapodawała tych melodii, gdybym ja jej nie umuzykalniała, to co z tego, że ona ma geny, jak ona tych genów nie rozwija, tak, one by się uśpiły w pewnym momencie. Więc ten okres jest najbardziej istotny i w Polsce naprawdę musimy trochę przewrócić to myślenie nasze i dać dzieciom najmłodszym muzykę od samego początku, ale taką muzykę w najlepszym wydaniu, ponieważ teraz bardzo źle się dzieje w Polsce. W 2013 roku zapadła pewna ustawa, która zabrała w przedszkolach rytmikę. Miało to być zrównanie szans edukacyjnych, tak? I doprowadziło to do tego, że zrównano te szanse edukacyjne i zabrano dzieciom po prostu naukę rytmiki. Rozumiem. I muzyki. Więc dzieci teraz w zasadzie w przedszkolu nie mają tej rytmiki, bo rytmiczki straciły pracę, nie mogły osoby zewnętrzne uczyć rytmiki, tylko mogą uczyć muzyki i rytmiki panie, które prowadzą zajęcia, które średnio czasami sobie radzą, prawda, muzycznie. Więc w przedszkolach nie mamy muzyki. Jak idziemy do szkoły podstawowej, może w niektórych szkołach jakaś tam muzyka się znajdzie, ale bardzo rzadko. Gdzieś tam w czwartych klasach jest ta muzyka, też prowadzona przez przypadkowe czasami osoby i to raczej nie jest nauka muzyki, tylko to jest nauka o muzyce. Czyli pani Agato, czyli można powiedzieć, że zaprasza pani wszystkich i każdego? Oczywiście. Szanowni Państwo, no my... Myślę, że w każdej i większej miejscowości znajdą się zajęcia muzyczne, rytmiczne prowadzone czy to w domach kultury, czy to w ośrodkach kultury. Znajdą się zajęcia muzyczne i to jest ratunek dla dzieci, aby po prostu nie stały się głuche muzycznie. Mhm. Tak? Co prawda uczę w szkole muzycznej, ale myślę, że w planach tutaj jak najbardziej będzie możliwość utworzenia, marzy mi się, przedszkola muzycznego, tak? Czyli nauki muzyki dla młodszych dzieci poniżej 6 roku życia. Mhm. Ponieważ im wcześniej my te dzieci przygotujemy, tym będziemy mieli zdolniejsze dzieci do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły muzycznej. Mhm. Tak, one już będą, więc to od początku musi się zazębiać, nie? Pani Agato, na początku naszej rozmowy wspomniała pani o tym pięknym diamencie, tym pani talencie. A proszę powiedzieć, czy jakby ktoś chciałby skorzystać, zobaczyć ten pani diament, ten talent, gdzie może? Gdzie może panią spotkać i zobaczyć ten talent na żywo? Spotkać mnie można przede wszystkim każdego dnia w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej. Tam w tym roku prowadzę wiele zajęć muzycznych, tak jak pani wspomniała na początku, prowadzę kształcenie słuchu. Jest to przedmiot nie tak miły, jakby się niektórym wydawało, trudny przedmiot, natomiast robię wszystko, żeby stał się on jednak nie tak trudny, jak program tego wymaga. Oprócz kształcenia słuchu prowadzę rytmikę, tak? Czyli zajęcia ruchowe dla dzieci najmłodszych. To jest też bardzo istotne, rozwój ruchowy dziecka podczas edukacji muzycznej. Tak? To jest naprawdę istotna sprawa, ponieważ poprzez ruch uczymy się muzyki, uczymy się rozumienia muzyki, a przez to uczymy się rozumienia siebie. Więc... Czyli muzyka wspomaga rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Muzyka wspomaga rozwój na każdym polu. Na każdym. I psychomotoryczny, i fizyczny, i psychiczny. Naprawdę muzyka ma znamienny wpływ na każdą sferę życia człowieka, a zwłaszcza w edukacji małego dziecka.
w ogóle wychowanie przez muzykę daje oprócz tych wszystkich wartości, które wymieniłam wcześniej, również wartości uspołeczniania dziecka w kulturze muzycznej, uwrażliwienia go, tak? Więc same dobro stwarza muzyka, więc jak tutaj teraz dzieciom jakby nie dać tej możliwości. Pani Agato, z wiadomych źródeł wiem, że jest Pani miłośniczką sądecczyzny i muzyki ludowej. Proszę powiedzieć, mnie osobiście bardzo ciekawi, dlaczego zafascynowanie tym regionem, a nie pięknym Śląskiem, Żorami, z których Pani pochodzi? Czy Żory są piękne? Teraz są piękne, owszem, natomiast czy Śląsk jest piękny? Tutaj to pojawia co się takiego pytanie. Po górze ma, czego Żory nie mają? Albo co takiego tutaj jest, co Panią to znaczy, tutaj... Tak, już mówię. Moje korzenie rodzinne, mój ojciec pochodzi z Bruśnika, w związku z tym ja w każde wakacje miałam okazję przebywać tutaj, na tych terenach, tak? To już teraz wiem, skąd no temat właśnie. Pracy magisterskiej no Pani zainteresował. To było, już nie pamiętam. Tak, mój temat pracy magisterskiej to był dokładnie, brzmiał tak, obrzędy ludowe na Sądecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem obrzędu weselnego na przykładzie wsi Bruśnik. Tak, dokładnie. Teraz już wiem, dlaczego Bruśnik. Dokładnie, dlatego ja... Teraz analizując to, będąc dzieckiem, nasłuchałam się również tej muzyki tutaj, prawda, jak się chodziło na wesela, na dożynki, na wszystkie imprezy. No i dzięki temu, że w tak wczesnym wieku nasłuchałam się tych wszystkich melodii ludowych, one są teraz dla mnie bardzo bliskie, przyjemne i kochane i lubiane. Więc ja przyjeżdżając co roku na wakacje tutaj pokochałam te tereny i nie tylko mówię o przyrodzie i o pięknych terenach Pogórza, ale o ludziach tutaj, którzy są bardzo charakterystyczni. Państwo sobie może nie zdacie sprawy z tego, że jak człowiek przyjeżdża ze Śląska tutaj i mija już tam Gnojnik, Bochnie, to nagle po prostu widzi się, że ludzie są tak do siebie podobni, są tak charakterystyczni, że to jest jakby wjeżdżanie w inny świat, w inną kulturę, nie? I ja osobiście bardzo cenię, lubię Pogórzan i wydaje mi się bardzo ciekawym narodem, charakterystycznym i przede wszystkim, co mnie porusza, to jest taka prawda płynąca z tych ludzi i taka szczerość, taka surowość. I proszę powiedzieć, czy ta prawda, ta surowość też wypływa z kapeli Krzysztofa Bulandy, z którą pani muzykuje, no, współpracuje? Akurat z tą kapelą gdzieś tam dwa razy występowałam, czy tam trzy nawet, odkąd tu jestem w jakichś tam projektach kolędowych, tak, bo bardzo miło i przyjemnie się gra kolędy. Także oczywiście gdzieś tam ta znajomość owocuje. No tak, no, to jest kapela, która gra autentyczne melodie ludowe i od kogo mamy się uczyć tych melodii, jak nie od takich ludzi właśnie. My musimy takie kapele naprawdę doceniać i musimy jak najczęściej ich słuchać i przebywać po to, żeby te melodie były przez nas zapamiętane, żebyśmy mogli te melodie przekazywać młodszym dzieciom, bo inaczej one zginą. Folklor i muzyka ludowa ma to do siebie, że przekazywane są drogą ustną, z pokolenia na pokolenie, tak? Więc no, nie ma innego sposobu, żeby je poznać, jak poprzez słuchanie, uczestniczenie i przebywanie w tym środowisku autentycznym, rdzennym, tak? Także tutaj bardzo sobie cenię, jeśli mam tylko możliwość pogrania, pomuzykowania z kapelą. No i widzę, że to też cieszy ludzi tutejszych, prawda, że no jak już ktoś słyszy kapelę, no super, po prostu jest już od razu lepiej się robi. Na jakąkolwiek imprezę zapraszaj zawsze kapelę, bo wiadomo, że dźwięki muzyki no zaraz człowieka podnoszą na duchu i zaraz robi się przyjemniej, więc to jest to wartość naprawdę no, bezwzględna w tych terenach. Pani Agato, poznając tylu wspaniałych ludzi, tyle muzyki, mając za sobą tyle zrealizowanych planów i sukcesów, musi się Pani czuć zrealizowaną kobietą. Czy tak. Jeszcze jakieś plany? Może tutaj, może jakaś, mówiła Pani o stworzeniu przedszkola, tak, w Bobowej. A dokładnie. Czy jeszcze jakieś plany?
Pani Aniu, to mam wrażenie, że poruszyłyśmy tylko takie najważniejsze kwestie i naprawdę czuję wielki niedosyt. Mogłabym wiele jeszcze o tym mówić, ale jeszcze muszę wspomnieć, zanim przejdziemy do tych planów, że zadała mnie Pani pytanie, gdzie można mnie spotkać. Można mnie spotkać nie tylko w Bobowej, drodzy Państwo, ale można mnie spotkać również, co jest bardzo istotne, w Pławnej. Pławnej. W szkole podstawowej od września prowadzę również chór dla dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych w Pławnej. Ponieważ pan dyrektor Stanisław Pater jest melomanem muzyki i gdzieś tam się mieliśmy okazję spotkać przy koncertach umuzykalniających, które szkoła muzyczna prowadziła dla szkół podstawowych w całej gminie, zachęcających jakby do nauki muzyki, czyli też jakieś tam edukacyjne działania szkoły muzycznej. Pan dyrektor stwierdził, że on chce mieć chór w swojej szkole, tak? Więc zgodziłam się na to, żeby ten chór prowadzić, no i w tej chwili już dzieci są powolutku rozśpiewywane, już są coraz lepsze, śpiewamy, muzykujemy, widzę, że dzieciom to sprawia radość, są tam potencjały muzyczne naprawdę, dzieci tam grają na instrumentach, chcą grać, więc w Pławnej również rozwijamy się muzycznie i w planach mamy poszerzenie tej oferty w szkole podstawowej o zajęcia instrumentalne, także zapraszam Państwa serdecznie również do szkoły podstawowej do Pławnej, bo tam też dzieci będą miały poszerzoną ofertę edukacyjną muzyczną, bezpłatnie, co jest istotne. To dyrektor jakby oferuje dla swoich uczniów i finansuje, dla rodziców jest to zupełnie bezpłatne, a naprawdę bardzo wartościowe, bo śpiewanie oraz granie na instrumentach w szkole podstawowej to jest ewenement. No, nie spotkałam szkoły na Śląsku podstawowej, w której dzieci śpiewają, często grają na instrumentach i mają zajęcia bezpłatne muzyczne. Spotyka się owszem jakieś dodatkowe, prawda, czasami jakieś oferta dodatkowych zajęć płatnych. Natomiast tutaj w tak pięknej, małej miejscowości macie Państwo to na wyciągnięcie ręki. Także naprawdę tutaj o Pławnej musiałam wspomnieć, ponieważ tam gdzieś też rozwijamy muzycznie. Oprócz tego oczywiście gdzieś tam na Śląsku jeszcze działamy. Fundacja już ma jakby swoich nauczycieli, którzy kontynuują tą moją myśl, bo nie jestem w stanie, prawda, prowadzić tego wszystkiego jednocześnie. Muszę się skupić teraz tutaj na działaniach na Pogórzu, natomiast tam już sobie znalazłam swoich kontynuatorów, którzy gdzieś tam tą metodą muzykalnienia poprzez muzykę i teorię Gordona kontynuują. Także tam zostawiła Pani część swojego diamentu, dokładnie, która tak. ma pomóc dokładnie, tak. innym ludziom, a tutaj Pani skupia się na Pogórzu teraz i na ludziach tutaj. I chce się Pani dzielić tym talentem. Czyli czuje się Pani usatysfakcjonowaną, zrealizowaną kobietą? Do pytania, tak oczywiście, czuję się spełniona i to jest jakby moje, od początku wiedziałam, że będę nauczycielem muzyki i że to jest moje powołanie i że to jest jakaś tam misja życiowa. I no jest to bardzo przyjemne, ponieważ no dajemy dzieciom coś, co potem im zostaje do końca życia, tak? To jest taki skarb, o którym nigdy nie zapomną, a będą zawsze pamiętać. Ja do dzisiaj pamiętam wszystkich swoich nauczycieli muzyki i wspominam bardzo często lekcje i te elementy, które mi przekazali, tak? Także ja też staram się dzieciom w najpełniejszy, najlepszy sposób przekazywać to, co się da. Na Pogórzu tutaj jakby zapoczątkowałam pewne zespoły i takim zespołem pierwszym, który stworzyłam, no to jest chór szkoły muzycznej, który już się tam rozwija i śpiewamy w trzygłosie. Potem na bazie chóru i na bazie tej fascynacji folklorem powstała kapela, zespół muzyczny folkowy w szkole muzycznej. Dyrektor dał mi taką szansę, żeby grać z dzieciakami folk, co się też bardzo rzadko zdarza w szkołach muzycznych państwowych, prawda, bo wszyscy gdzieś tam chcą tą klasykę grać i tworzyć orkiestry symfoniczne, klasyczne i czasami się na jazz zgadzają, natomiast na folk, no to w państwowych szkołach to raczej nie przechodzi. Czyli łamiemy stereotypy. Oczywiście łamiemy stereotypy i
myślę, że same dzieci dały mi odczuć na samym początku, że one chcą śpiewać folk i że one chcą śpiewać melodie ludowe i to dzięki nim w zasadzie taki jest repertuar folkowo-ludowy, bo one jakby same wyartykułowały mi to na samym początku, że to lubią, to chcą. Zresztą te tereny tutaj temu sprzyjają, one też zostały wychowane, prawda, w tych melodiach, które teraz śpiewają, więc to jakoś wyszło naturalnie, ale bardzo istotne to jest właśnie, że kapela folkowa powstała przy szkole muzycznej, więc gramy na instrumentach i śpiewamy na sposób autentyczny, ludowy i sięgamy do muzyki ludowej nie tylko Pogórza, nie tylko Polski, ale też staramy się sięgać do muzyki ludowej innych narodów, tak? Bo zależy mi na tym, żeby to była muzyka folkowa na takim wyższym poziomie, tak? Nie taki autentyczny, jak przejawiają kapele tutejsze, natomiast chodzi mi o to, żeby gdzieś tam ten folk wyprowadzić na troszkę na wyższe możliwości muzyczne dzieci. Pani Agato, kończąc te nasze rozważania, ja muszę stwierdzić, że muzyka jest na tyle złożoną częścią kultury, co porównując to nie wiem, jak... Jak psychika dla psychologów, naprawdę. To jest... Można by to ująć tak, że muzyka jest to pewna filozofia życia, tak? Jest to sposób na życie, na sposób na ucieczkę do pięknego świata, w którym jest samo dobro, samo piękno, sama przyjemność, samo wzruszenie. I jak tu do takiego świata nie uciekać? To jest pewien skarb, który musimy ludziom uświadamiać i ich zapraszać do tego świata, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Musimy ich kształtować muzycznie, pokazywać, ponieważ mamy ogromny wpływ my jako nauczyciele muzyki na ich decyzje życiowe i muzyczne, często karierę. Także reasumując, zapraszamy serdecznie do tego, aby dać każdemu dziecku szansę nauki muzyki. Korzystając z okazji, chciałabym zaprosić do szkoły muzycznej, ponieważ w kwietniu, w maju będzie trwał nabór na przyszły rok szkolny. Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku już od 6 roku życia do 16 roku życia do nauki gry na instrumentach, fortepian, skrzypce, wiolonczela, klarnet, flet, saksofon, gitara, akordeon. Mam nadzieję, że szeroki wachlarz muzyczny. Nie zapomniałam. A oprócz tego, że dzieci uczą się grać na instrumentach, oczywiście uczą się śpiewać, czyli biorą udział w zajęciach z chóru, muzykują w zespołach, między innymi właśnie w kapeli folkowej. No i uczą się muzyki, teorii muzyki oraz kształcą słuch na tych zajęciach, które ja prowadzę. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, aby zapisali się do szkoły muzycznej, ponieważ jest tuż obok, niedaleko, więc jest to bezpłatna edukacja muzyczna, także serdecznie zapraszam do tego, aby do tej szkoły muzycznej się zapisać. Pani Agato, ja życzę, aby to wypełnianie tej muzycznej pasji, tej muzycznej misji ciągle Panią inspirowało i umacniało. Drodzy Państwo, korzystajmy z tych dóbr, korzystajmy z muzyki i tak jak Pani Agata mówi, korzystajmy z tego, że mamy muzykę, lekcje nauki muzyki tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, bezpłatnie. Korzystajmy z tego dobra, czerpmy wiedzę i dobro, które płynie z muzyki, bo przecież to ona, jak nikt inny, łagodzi obyczaje. Dziękuję Pani Agato. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.